O to mi chodzi, że tu widać coś. Dzień dobry, dzień dobry. No bo kto... Jedna osoba w tej chwili, może ktoś był i po... Zacina, bo jest chyba zła pogoda. Wiemy, co się dzieje w sumie. Przepraszam, zużyciłam coś. Czemu mówisz biednymi motylami? Coś bardzo niedobra. Patrz, co się dzieje. Ale muli. O, witamy, witamy serdecznie. Witamy, pozdrawiamy. Gosia, Nathan. Pozdrawia z Łodzi, cześć, cześć. Słuchajcie, coś nam się zacina, mam nadzieję, że nie będzie, będziemy sprawdzać, czy wszystko idzie, bo... Oj, przepraszamy. Musimy się umieścić, bo nam przed chwilą się zacięło i nie chciało działać, nie wiemy dlaczego. Aniu, idź tam na sekundkę, zobaczę, czy jest dobrze ustawiony obraz. Oj, Anię widać. Jest Ania. Jest Ania tęczowa dzisiaj, taka pozytywna, kolorowa, żeby... Byłam słoneczko. Tak, żeby tą pogodę przezwyciężyć, już będzie... skończy się deszcz, wejdzie słońce i będzie taka tęcza jak Ania. Witamy naszych nowych znajomych. Pana Mirka, Marka, panią Monikę. Witamy wszystkich widzów. Tak. Tutaj. O, Ania, pięknie. Jezus, przepraszam bardzo, wiecie co, ja się potknęłam o kabel, ale już idę. Bardzo mi przykro. Zgadza się u mnie, co się zgadza, obraz mam nadzieję. U mnie się kręciło, dobrze. No bo u nas właśnie przerywało, więc... U nas się tak kręci, słuchaj. Aha, że kręciło się w sensie, że kręciło się i nie było... Kółeczko się kręciło. Tak, kółeczko się kręciło, no tak, u nas właśnie też. No dlatego próbuję to teraz dobrze nastawić, bo wiecie, musiałyśmy to wyjąć, resetować. O, jest, Ania jest, super Ania. Pozdrawiamy Beatko, Beata z, z wypiekami, czekajcie, bo... O. Beatkę z wypiekami? Super. Ale z wypiekami... A właśnie nie wiem, bo zniknęło mi, szybko mi zniknęło, a wiecie, w czasie live'a się nie da tego śledzić, bo nie mamy drugiego... Czy my jesteśmy z wypiekami? Moby nie. Cześć, cześć, cześć. My już dzisiaj jesteśmy po jednej pracy, więc możemy mieć wypieki. Słuchajcie, dzisiaj nagrywaliśmy filmik w szkole z dziećmi, więc jesteśmy dość po prostu zmęczone. Ciśnienie mamy bardzo podniesione, więc... Tak, było pracowicie. A teraz właśnie chcemy wam pokazać nowości, które już niektóre były w holach, niektóre jeszcze nie były, ale jutro będzie też hol, więc niektóre z tych rzeczy tutaj, na przykład żakiety, zobaczycie jutro i buty też. W dodatkowo w holu, więc jakbyście chcieli wiedzieć, jak to będzie wyglądać na sylwetce, to możecie poczekać do jutra do hola. No chyba, że ktoś będzie tak bardzo chciał od razu kupić, no to trudno. Wypatrzenia. Ma wyobraźnię po prostu. Tak, wie jak będzie. Buty będą, będzie trochę torebek, przypomnimy wam torebki. No i rzeczy tam nowe w sklepie. Następnym razem zaczniemy od przegląd wieszaków, a dzisiaj chyba tak, nie? Za tydzień. Za tydzień. Przegląd wszystkiego, co jest w sklepie, powiedzmy. Tak, tego, co zostanie przez ten tydzień, po prostu zobaczymy, co tam ciekawego. Słuchajcie, i przypominamy, że trzeba do nas pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com. Trzeba. I podamy wam też link do Vinted i do Instagrama oraz do sklepu internetowego, w którym coś tam też jest. Właśnie, trzeba zwrócić, co tam zeszło. Tak, tak. Tylko to dwa razy nie kupię. Troszeczkę jestem opóźniona z tym sklepem, przyznaję, ale to wszystko się... Ale ogólnie nie jesteś opóźniona, więc... Dobra. Przechodzimy do rzeczy, bo baterii nie mamy nadmiaru. Tak, dzisiaj. Bo później znowu będziemy pokręcać w filmiku. Nie zdążyłyśmy jeszcze naładować, powiedz, bo nie ma czasu. Powiedz o tych shortach, bo są tak słodkie. Słuchajcie, że ja już shorty były w moim filmiku, bo były, tak, były. Więc mogliście zobaczyć, jeżeli nie, to zobaczcie do poprzedniego hola, bo właśnie ten ostatni hol to jest z tymi spodenkami. Takie urocze spodenki z jeansu ciemnego, z wysokim stanem, w stylu trochę lat 50. Można tutaj paszkę sobie wywiązać. Balerinki słodziutkie do tego. I zrobić stylizację taką, wiecie, w stylu pin-up. Spodenki 70 zł, moi drodzy. Takie też nie są jakieś bardzo krótkie. Tak jak mówię, jak ktoś chce, to może sobie zajmować. One są takiej porządnej długości. Takie grzeczne po prostu. Naprawdę bardzo fajny jeans, słuchajcie. Już wam powiem, czy on się rozciąga. No, taki jest rozmiar w ogóle. Sztywny, ale bardzo miękki. I to jest taka M-ka bardziej.
Już wam powiem konkretnie. Nawet Elka, słuchajcie. 100% bawełna, nawet bardziej Elka. Ale wiecie co? Ja nawet w sumie na mnie też były, tylko były takie lekko luźnawe. Myślę, że Elka to już tak na takie bardzo obcisłe, jak żeby to, wiecie, żeby tak podkreślić zupełnie u biodra tu i ten. A tak, żeby były takie luźne, jak teraz właściwie są modne, takie luźniejsze, to raczej Mka. Ja bym polecała na Mkę. A jak lubicie bardzo luźne biodelka, z paskiem, nie? To Eska nawet, spokojnie. Prześliczne są. Dorotkę pozdrawiamy, bo tam nas pozdrawiała. A, pozdrawiamy serdecznie. Nie, naprawdę są prześliczne. Ja bym takich chodziła. Bardzo fajne, no, są bardzo fajne. Ja jakoś tak teraz w shortach za bardzo nie chodzę, ale może się jeszcze przeproszę kiedyś z shortami. Ale po ogrodzie chociażby? No może. Nie. Słuchajcie, kolejną mamy taką spódniczkę z Hola też, ostatniego, także i mówię, jak ktoś by chciał zobaczyć, jak to tam w stylówce wygląda i tak dalej, to możecie sobie zajrzeć. Pokażę wam z bliska, z bawełny spódniczka. W granatowe paski, taka piękna we francuskim stylu. O, Anusia wam tu pokaże, z wysokim stanem, bo zobaczcie, ona ma tu taką... O, jest. Jest? Nie wiemy. Tup, tup, tup. Niby jest, ale czas nie... Mamy pauzę. No, słuchajcie, czekajcie. No nic, nie musimy czekać. Bo... Słuchajcie, idzie nam czas. Okej, dobra. Bardzo przepraszam, ale to nie nasza wina. Jeżeli kogoś to denerwuje, to obejrzyjcie sobie dopiero po wstawieniu. Spódniczka jest bardzo fajna, z takiej grubej, z grubego materiału. Tam jest jakiś mały procent elastanu. I ona jest lekko rozciągliwa, bardzo ładnie leży, ma kieszenie poza tym, o. Jest taka trochę sportowa, ale ona jest z takich węższych spódnic. To nie jest taka luźna, szeroka, tylko taka właśnie bardziej do ciała. Białe trampeczki do tego. Ona jest właśnie bardzo fajnym stylu. Nie? Tak, tak. W takim stylu francuskim właśnie, albo takim marynistycznym lekko. Świetna bardzo jest. Fajna. Pokażemy wam też. To daj. Nie idzie czas. O. Widzisz? No nie wiem, co się dzieje dzisiaj z tym internetem. Czekajcie, znowu nas muli. Dobra. No już się pokręciło, już możesz mówić z powrotem o spódniczce. Spódniczka była teraz i ta spódniczka, cena, słuchajcie, 75 zł również. Bardzo fajny skład. Jakby ktoś chciał na taką chłodniejszą pogodę, letnia kurtka, wiosenno-letnia kurtka kremowa. Piękna skóra, marka Donna. Zobaczcie, jest nowiutka ta kurtka. Ma piękną podszewkę, taką trochę jakby abstrakcyjną, albo może wieczorek. O co chodzi? Niby wszystko dobrze, a ścina nas. No więc wracamy do kurtki skórzanej, nowej. Jak zresztą widać, zobaczcie tutaj, no na pewno ta kurtka nie była noszona, bo w przeciwnym razie chociażby tutaj to białe byłoby w jakiś sposób, no wiecie, noszone. Czy na szwach było przebrudzone, tak to nic, kompletnie. Nic, rękawy tak samo, możecie sobie zobaczyć. No więc ta kurtka jest rozmiaru 36. Ja ją mogę przymierzyć dla was też tak na szybko. Mam nadzieję, że coś nagramy chociaż cokolwiek dzisiaj. Tak, no taka po prostu kremowa kurtka, prosta, bardzo taka właśnie minimalistyczna. Moim zdaniem jest świetna po prostu. Śliczna. Śliczna i idealna właśnie na taki rozmiar, jaki ty nosisz. Jest super, naprawdę jest świetna. Ja rzadko takie rzeczy noszę, bo inaczej bym sobie ją zostawiła, bo mi się bardzo podoba ta kurtka. Słuchajcie, będziemy się wymieniać nagrywając. Idziemy dalej. Sweterek też z Hola, przypominam wam. To jest bawełna Benetton. Benetton, fajnie, zobaczcie, on ma oczywiście guziczki z masy perłowej. To jest taki przepiękny, liliowo-niebieski kolor, delikatny bardzo, przesuper wygląda. Też jest z Hola, więc możecie sobie też zwrócić do filmiku i zobaczyć, jak ten sweterek wygląda na sylwetce. Jest ściągaczowy, bardzo fajnie wyszczupla. Tu mamy coś nowego. Bluzka, tunika w rozmiarze FM, SM, nie FM. 70% wełny, 10% kaszmiru, wow, 75 zł, słuchajcie, więc super okazja. To jest taka beżowa tunika ze złotymi guziczkami. Taki leciutko oliwkowy jest, taki, chyba, nie? Taki beżowo lekko oliwkowy kolor, tak. Taki trochę szarawy też. I to jest taka typowa, widzicie, typowa nietoperzowa bluzka. Bardzo fajna, bardzo neutralna. Na wiosnę super. Więc bardzo fajny skład. Wełna, kaszmir, no i tam pewnie reszta jest jakieś lekkie, trochę włókna. Elastanu czy czegoś, tak.
Kolejna bluzka, która będzie kosztować też 75 zł. Tutaj mamy takie podobne ceny, wszystko 75, te spódnice też. Piękna bluzka z Desigual, ale ona też ma dużo wiskozy w sobie. Nie wiem ile procent konkretnie, ale dużo. Właśnie nie pamiętam, ale spory procent wiskozy. Czekaj, ja to otworzę, ty trzymaj. Zaraz się zamienimy, żeby cię rączka nie bolała. Słuchajcie, 73% wiskozy posiada. Piękna, taka dłuższa bluzka, to jest chyba rozmiar SM. To jest M-eczka. To M-eczka. Dobra, ja i okej. Okay. Bo to jest taka, wiecie, rozciągliwa. Dobrze, że... dostałam nowiutką w prezencie z zagranicy, niestety za dużo na mnie. No, właśnie, słuchajcie, piękna. Więc... Piękna bluzka. Miałam ją na sobie dwa razy. Zobaczcie, jak, tu ma taki portret damy. Tak. Taki, no jak ktoś lubi Desigual, no to mu się spodoba. Fajna, ma też fajny dekolt. W życiu bym się jej nie pozbywała, tylko po prostu jest na mnie za duża. No. No, ja tak, wyglądam tak, strasznie chudo w niej. No, jest, widać, że na ciebie by była za duża. No. Słuchajcie, idziemy dalej. Bluzka też z Hola, piękna bawełniana bluzka NL White Trend, 34 rozmiary. To może ale... się troszeczkę oddalę, będzie lepiej widać, ja jak ona wygląda. Przyjęłam 36, ale jest dobra na mnie ta bluzka. Ktoś ją tam rezerwował, ale nie tak zdecydowanie, więc proszę potwierdzić w razie czego, bo mamy zarezerwowaną granatową sukienkę z Hola i ta sukienka jest odłożona, ale nie wiem, czy ta bluzka miała być też odłożona, czy było takie tylko pytanie luźne. Bo super rękawki. Nie do końca się chyba zrozumiałyśmy. Przepiękna bluzka i ta bluzka będzie kosztować 80 zł. 75 dla subskrybentów, powiedzmy. Śliczna i ona jest taka wiązana w pasie. Ewusie Kosturek, no, pozdrawiam. Ma te rękawy takie drapowane, piękne. W ogóle też jedna pani, jedna widzka napisała, że kojarzy się z tą porcelaną niebieską. No, miałam to powiedzieć, tylko oczywiście tak mówisz, że nie chciałam ci przerywać. No, słuchajcie, ponieważ boję się, że nam bateria też siądzie, będziemy się streszczać dzisiaj. Przepiękna kurtka, która już kiedyś była w Holu, ale ja tą kurtkę musiałam trochę o nią zadbać i nie miałam czasu o nią zadbać, no i teraz zadbałam. Więc zobaczcie, i to jest taka kurtka, nie ma to jak, z super składem, bo ona ma wełnę w sobie, patrzcie jaka artystyczna, w pięknym super niebieskim jest kolorze. Ona ma takie w ogóle, patrzcie, hafty, jakby wełną haftowana. Beatka ogóle... Brzeska, dziękuję za sukienkę. O, wspaniale, doszła, to super. Tak, że jest super. No to bardzo się cieszę. Ja też się cieszę. Patrzcie, jest kapsur kremowy. Bardzo fajny, z takim ściągaczem. I ten kapsur zapinany. Właśnie, można go rozsunąć i zrobić z niego taki kołnierz, jakby, widzicie? O. Można sobie to po prostu pokaż tak zrobić. Bardzo artystyczna rzecz, naprawdę. I takie rozszerzone ma rękawy, zamek. I tutaj też jakieś hafty są, widzicie, na rękawie haft, tu są takie abstrakcyjne, włożę wam tą kurtkę, bo to już było dawno, jak kręciłam ten filmik z Lumpeksu, więc możecie nie pamiętać. No ona jest na mnie za duża, to jest taka bardziej M-ka, ale nie jest też jakaś bardzo obszerna, na L-kę już nie będzie, jakby ktoś chciał się zastanawiać nad nią. Super. Widzicie, ona jest tutaj dosyć wąska, więc maksymalnie na M-kę, ale na mnie na przykład jest tu za duża, więc... No może jakiś... Może ktoś lubi tak luźno. No, ale widzicie, tu jest miejsce, super, ale tutaj w środku ta podszewka nie jest zbyt szeroka, więc na L-ka ona nie będzie. Natomiast widzicie, jakie ma rękawy takie rozszerzane, długie. I no to rękawy to takie na mnie, nie? Kaptur spróbuję zapiąć. Dasz radę? Tak, czy ci pomóc? Na długie ręce. Albo wywijany. O, jest kaptur. I można sobie wywinąć, nawet super wyglądają wywinięte, bo mają bardzo ładnie tu specjalnie pewnie zrobione te podszewki takie. Kolorze. Nie no, świetna, niesamowicie oryginalna kurteczka. Fajna i ona jest dosyć ciepła, ona jest z wełną i jest taka lekko ocieplana. Więc to jest taka bardziej kurtka na wiosnę jeszcze, niekoniecznie właśnie na lato, na pewno nie na lato. Chociaż a dzisiaj to i tak chyba w tym nawet było, no, chłodno. Słuchajcie, kurtka stówę. O, znowu coś nam się dzieje. Dobrze, już naprawiłam. Tak. Słuchajcie, kolejna rzecz to jest przepiękna z jedwabiu 100%, rozmiar 36, ona by też była na M-kę, bo widzicie, ona jest taka luźna, że spokojnie tutaj jest miejsce jeszcze na rozmiar M, SM, bo to jest takie Majla marka, więc to jest pewnie taka firma, która robi taką większą rozmiarówkę. Gdzieś tutaj była, o, słuchajcie, nie wiem, czy nie wyciąłam tej metki, ale w każdym razie na 100% wiem, że to jest 100% jedwabiu. Bo na pewno to był skład, tylko nie wiem, czy to nie była jedna z tych takich metek, co się nie da z nimi chodzić.
co gryzą, tak, nie? Tak, bo ja nosiłam tą bluzkę co prawda niedługo, ale mam za dużo kremowych. Ale jeszcze raz powiedz, że Eleczka się też zmieści, prawda? Nie, Eleczka nie, nie ale Eleczka nie. Emka, dobra. Spokojnie. Emka się zmieści, bo troszkę nam tu przymulało, zobacz, więc lepiej powtórzyć. Piękny kolor kremu. I tu jest bardzo ładny dekolt przymaszczony. Nie za duży, ale taki, że już wygląda się... Możemy podejść troszeczkę bliżej? Ja miałam w jakimś filmiku tą bluzkę do shortów. Piękna bluzeczka, jest jedwabiu. To jest na pewno jedwab, zresztą słuchajcie, akurat to jest taki jedwab, że od razu czuć w dotyku, że to nie jest żadna absolutnie sztuczna rzecz. Spódnica z ostatniego pola, z bawełny, MK. Takie abstrakcyjne róże, trochę takie... I ona jest szaro-fuksjowe, wzory na kremo, na takim białym bardziej, nie kremo, na białym. No tak, dzisiaj nam tutaj strasznie to światło przekłamuje, bo jeszcze wychodzi... Taka mini spódniczka, nie, Ania? Tak. Może teraz ty pokażesz coś, a ja będę trzymać, żebyś się tak nie zmęczyła. Dobra, ja pokazuję, a ty mówisz. Dobrze, możemy tak zrobić. To co, bierzemy następną spódniczkę? Tak, przepiękna też spódnica. Śliczna, rozmiar 38. Tak, to jest MK i ona jest dla takiej osoby, która ma raczej szczupłe biodra albo chłopięcą sylwetkę, żeby trochę... Zrobić te bioderka. Tak, żeby zrobić biodra, bo ona właśnie, ten pas jest dobry. Natomiast właśnie te biodra są takie, czyli to jest właśnie typowo fajnie by wyglądało na osobie o takich szczupłych biodrach. MK na przykład, ale taka chłopięca bardziej sylwetka albo prosta sylwetka i ona będzie robić tą sylwetkę właśnie, tą klepsydrę będzie robić. Natomiast no na mnie na przykład, ja mam na przykład już taką klepsydrę, że jak jeszcze to włożę, to już troszkę za szerokie już mam te biodra, więc to nie jest dla osób, które mają naturalnie takie wcięcie i ten, bo ona będzie po prostu trochę już przesadzać. Pas 36, długość 64. I tam mamy jaką cenę? 52% bawełny, 90 zł. Bardzo dobrze. Ania mówi, że 52% bawełny, 9 dyszek. Ta spódniczka jest przepiękna, jest taka trochę elastyczna i ma kieszonki. Także fajnie. Ale właśnie to ja. Fajnie to wygląda. I ona jest taka, słuchajcie, raczej bym nie polecała jej dla bardzo, bo po prostu będzie, o czekaj, muli nas znowu. Muli. Ale może się nie zmuli całkiem. O, może być do trampek jak najbardziej. Super. Jak najbardziej fajnie będzie właśnie do takich lekko, albo właśnie do wysokich trampek, żeby miały taką koturnę, bo ta spódnica będzie lepiej wyglądać do trochę podwyższonych butów, niż do całkiem płaskich. Takie trochę rzymskie wakacje. No, trochę tak, na lata 50. Okej. Okay. Naprawdę, polecam. Jak ktoś lubi taki styl, to dokładnie. Rewelacja. Jeszcze dzisiaj właśnie musimy zdążyć pokazać Wam buciki i torebki. Czy tam dalej nam chociaż mówi, torebki możemy pokazać w sumie następnym razem, ale buciki przynajmniej. Buciki. O, mamy spodnie rozmiar 36 od Marka Kane'a, więc bardzo markowe, od Marka bardzo markowe spodnie. Od Marka markowe i jakie one są do tej... Przecudowne są, pokażemy je z bliska, zobaczcie ten wzór. To jest bardzo fajny wzór, tutaj widać metkę, Italian Fabric. Bardzo jakościowe spodnie. One bardzo ładnie leżą na sylwetce. Na mnie są takie bardzo obcisłe, ale są dobre na mnie rozmiar, tylko że ja się zastanawiam, czy one za bardzo nie uwypuklają moich kształtów. Ja się bardzo cieszę, że Kimusia w nich nie chodzi, ponieważ ja nie mogę być w towarzystwie osoby, która ma takie wzory na sobie. One są piękne, ale po prostu coś moje oczy mówią nie. No, bo one są takie troszeczkę. No nie, tak, jak każda pepitka. To jest pepitka. Ja mam coś z błędnikiem, mi się kręci w głowie. Okej. Okay. Bo mnie przechodzi szybko. A ty chodzisz bardzo szybko. Okej, no to rzeczywiście, to może przeze mnie ci się kręci, a nie przez wzory. Słuchajcie. Ale są przeurocze te spodenki, naprawdę. Piękne są, naprawdę są piękne, bardzo a klasyczne. Jest fantastyczny. Bardzo fajny w dotyku. Słuchajcie, te spodenki z uwagi na tą firmę i za to, że są zupełnie nowe, bo naprawdę popatrz one na są. Metkę, nie... No, to jest Mark Kane. Nówka, one będą kosztować 120 zł, bo to naprawdę takie spodnie to spokojnie byście zapłacili kilka, tak myślę, że spokojnie nawet do 1000 zł tej firmy nowe. Więc to i tak jest mega tanio. Myślę, że stracicie cierpliwość do oglądania tego na żywo i później sobie to włączycie. Ale mniejsza z tym, ktoś na... 100% wiskoza. Tak, słuchajcie, prześliczna sukienka z wiskozy. Ona jest w takim, jak to nazwać, takim oliwkowym kolorze chyba, nie? Oliwka taka. Ostra oliwka. Taka. Ma bardzo ładne wzory i naprawdę jest bardzo wygodna i bardzo ładna. Też jestem w niej w holu. Ona jest raczej taka mini, czyli będzie fajnie wyglądać na niskim wzroście. Na wysokim może wyglądać trochę dziwnie, bo wydaje mi się, że ona ma takie proporcje, że lepsze dla niższego wzrostu. Może być to SKMK, ale taki wzrost właśnie raczej koło 1,60 m, może nawet niżej, bo ona wtedy będzie tak do przedkolanka, a nie będzie się wyglądać jak
jak na szczudłach w niej. Czy ty ją miałaś z paskiem? Nie, ale może z paskiem by fajnie by wyglądała. Tak też wygląda ładnie, ona bardzo ładnie na sylwetce wygląda. No i słuchajcie, ta sukieneczka stuwa. 99, musimy poczekać, bo no niby idzie czas, ale coś nas cały czas... Coś nas zmula, no i bardzo, bardzo to jest niemiłe. Nie wiem, czy to jest kwestia pogody, może pogody, może coś tu się... No bo tu jest taki internet Wi-Fi, no to może być z przesyłem problem. Popatrz. Słuchajcie, no nie wiem, co wy widzicie tam, ale... O, Ania wam pokaże żakiety. Żakiet, tak. Nie wiem, czy go widać, czy możesz nie, go włożyć w sumie, bo on jest... Czy na ten sweter? No, na sweter. Myślę, że tak, bo on jest luźny. Słuchajcie, żakiety, te oba żakiety zobaczycie jutro w holu, na mnie, a teraz zobaczycie je na Ani. Na mnie, tylko one będą sweter, jutro dopiero w filmiku. Ojej. Także nie będzie to pięknie wyglądać, ale... Ale to jest bardzo fajny żakiet z Zary, z wiskozy. Piękny, zobaczcie jaki piękny kolor. Pokażę wam z bliska. Taki jest w rzeczywistości... Nie, teraz przesadziłam. O, taki jest ten kolor w rzeczywistości. Teraz. On jest bardzo ładny, odcień niebieskiego. I to nie, wiemy, jaki to, jest to nie ma zapięcia, ale to jest taki lekko dłuższy żakiecik narzutka bez zapięcia. Możesz puścić przód, bo nie widać za bardzo kroju. O, super. Widzicie, jak ładnie Ania pozuje? Ania powinna być modelką, zdecydowanie. Bardzo fajne. Tu kieszonki, one chyba nawet nie są rozprute. Tak, nie są. Nie są. Przepraszam? Ta jest, jedna jest rozpruta, druga jeszcze nie, więc na przykład na wesele nawet, bo to jest taki lekko elegancki, ale to jest jednak taka narzutka, więc on właśnie nie jest zobowiązujący, że do biura, tylko może być na różne okazje. Bardzo fajnie. I do spodni mógłby być, spokojnie. I do sukienki. No, także... Taki żakiecik, kochani, stóweczka. Jeśli ktoś ma niebieskie oczy, to już w ogóle. Tak. Tak, ten żakiecik to jest SKM-ka, także pamiętajcie. Tak, bo zasadziłam na sweter, więc spokojnie myślę, że M-eczka wejdzie do tego. Mhm. Tak, bo to chyba jest w ogóle M-ka, tam nie wiem, możesz zobaczyć jaki tam jest rozmiar, ale to wydaje jest, mi się, że to jest M-ka. M-eczka. M-ka, no, ale ja to nosiłam jako SK i też było spoko, naprawdę spoko. A nie wiem, co to jest za materiał. To jest wiskoza. Wiskoza. Mhm. Bardzo fajny i bardzo miły w dotyku, też taki lejący bardzo. Drugi żakiet jest, słuchajcie, ma podszewkę z wiskozy, a jest taki bardzo cieniutki i to jest na pewno MK, bo on jest na mnie nawet za luźny. Dlatego ja się go pozbywam, bo jest na mnie za luźny. Bardzo kolorowy, taki festiwalowy trochę, na lato. Super. Niestety wierzch tego żakietu jest, słuchajcie, sztuczny, ale jest bardzo cienki, taki przyjemny materiał, więc to nie jest jakaś taka cerata, a widzicie, podszewka jest właśnie z wiskozy i fajnie, bo ona będzie blisko ciała, więc spoko. Dokładnie, patrzymy co tu. No, to właśnie mówiłam, że to jest, spód jest z wiskozy, a wierzch jest... wiskoza ta podszewka. Tak, podszewka jest tylko z wiskozy, ale bardzo ładne kolory ma i naprawdę, i to jest granatowy żakiet. On jest ananasi. Granat w ananasy takie, widzicie? Taki super. Kolorowy, fajny, wesoły... No też niestety nie jest wierzch z naturalnego materiału, więc to też inna sprawa. Ale śliczny i nie mnący. Tak. Słuchajcie, ta sukienka, co tutaj Ania teraz pokazuje wam, to jest sukienka z wiskozy. Nie z wiskozy, ona jest, przepraszam was bardzo, ona jest chyba z lnu i bawełny. Tak, patrzcie. Tak? Widzicie? Bawełna i len. I to jest L-ka, to nie jest mała sukienka. I to jest coś takiego trochę plażowego, taka tuniko sukienka, bo ona jest... Rewelacja, te kieszonki na dole. Kieszonki takie artystyczne. Jutro się wam w niej pokażę w filmiku. Ona ma takie fajne tutaj ozdobę. Bardzo fajne rzeczy, jak na przykład chcecie nosić cieniutkie spodnie pod spód albo jakieś leginsy, a na wierzch coś takiego, jeśli się byście... Bo ona może być jako sukienka, ale ma, zobacz, widzisz, ona ma zapięcie tylko do pewnego momentu z przodu, więc zależy od wzrostu. Jak niższy wzrost, to powinna być ok jako sukienka. Ewentualnie można sobie kryjącą halkę pod spód, no taką, bardzo, ale, taką na ale przykład... Nie. No o to mi chodzi. Nie, no to może, mówię, to może być jako sukienka, tylko zależy od wzrostu, nie? Bo ja myślę, że jak ktoś by miał taki wyższy wzrost, no to może trochę być już niekomfortowa taka długość do tego zapięcia. No, w każdym razie, o, tutaj wam śliczna pokażę. Jest, super. 44 niby, ale moim zdaniem to jest bardziej takie L. Teraz ja... Buty jedziemy, nie? Czekaj, nie, no jeszcze nie. Jeszcze nie? Słuchajcie, sukienka też z ostatniego hola, zobaczyć. Taka, właśnie taka młodzieżowa sukienka. Taka ale ona panią petitka. Ale na przykład dla młodej dziewczyny na jakieś wesele, na coś, to mogłaby
być, bo ona jest taka właśnie niezobowiązująca. Ma fajny zamek z tyłu też. Mhm. I ma podszewkę, ma halkę. Bardzo jest super, fajnie. Się układa przez to, nie? Idealna, słuchajcie, właśnie do tańca dla kogoś młodego. Dla mnie, ja jestem trochę już, nie czuję się poważnie w tej sukience, już jest zbyt młodzieżowa dla mnie. Po prostu już taka jest infantylna wręcz, jak o mnie chodzi. Ale na przykład dla dziewczyny takiej młodej, nastolatki, na wesele właśnie świetnie się kręci. Jest świetna i ten materiał, zobaczcie jaki on jest w ogóle w dotyku. Mhm. Nie, właśnie zupełnie się nie mnie, to ciekawe. Super. Moi drodzy, teraz bardzo fajna też schola sukienka, która ma rozmiar 12, to jest taka M-ka bardziej. Ja bym powiedziała, że najbardziej M-ka może być na L-kę. Pokażę wam tak, o. Coś między M-ką i L-ką, bo ona tutaj ma trochę w pasie, wcale nie jest jakaś wąska. Oj, bardzo ładnie leży, przez tę gumę tutaj bardzo fajnie leży, ma kieszeń. Jest taka półspotowa, ma też super ten dekolt i te cięcia na ramionach tutaj. Mhm. Naprawdę świetnie leży ta sukienka. Ja powiem wam, że jak ja ją przymierzyłam, to się mocno zastanawiałam, czy ja bym sobie tej nie zostawiła zamiast takiej drugiej, co mam w pasek, takie wąskie. Ale jednak tamta jest taka bardzo, bardzo cieniutka i jest bardzo dla mnie praktyczna. Się przyzwyczaiłam już do nich, więc stwierdziłam, że ani drugiej w paski nie zostawiam sobie jednak, bo no, bo wiecie, bez przesady, ile można mieć pasków. Fajne te pęknięcia na ramionach. Jakbyś nie powiedziała, to bym nie zauważyła, bo myślałam, że to są rękawy. Fajne rękawki, że one już tutaj, wiecie, na przykład jak ktoś nie lubi tutaj pokazywać tych swoich, mm-hmm. powiedzmy, motylków czy czegoś, to ona już tak w dużym stopniu tutaj zakrywa pachę, że się bardziej komfortowo można się czuć w tej sukience. Wiecie, bo to nie każdy lubi tam ramionczka i pokazywać tutaj te swoje wszystkie wdzięki, nie? Niektórzy wolą mieć rękawki. No to już jest taki mikrorękawek, który fajnie tutaj właśnie kamufluje trochę, a jednocześnie bardzo seksownie te od góry te ramionka odkrywa. Więc ja wam bardzo polecam tą sukienkę, ona też stówkę będzie kosztować, tak jak i poprzednia zresztą. Dobra, to co, kręcimy buty. Tak, bo już chyba tutaj tak. Coraz gorzej się dzieje. Kręcimy, słuchajcie, z butami. Pokażemy wam na początek buty, które być może już nawet ktoś zarezerwował wstępnie, mhm. ale no, gdyby nie, to możecie pytać. Nowe baleriny będą też jutro w filmie, zobaczycie jak wyglądają z bliska. One są od marki Style Snob z Kopenhagi. Naprawdę jak nówki, skóra naturalna w środku, na zewnątrz. To są takie baleriny, które możecie na gołe stopy nosić, bo one mają tak mięciutkie są tu w środku i mają te dziureczki. Kręci. No, on znowu nas muli. No, super. Jutro po godzinie 14 będzie wiadomo, czy te buciki są dostępne. No właśnie, jutro możecie pytać o nie, bo właśnie po filmiku pewnie akurat, jak ten mój wejdzie. Mhm. Bo one jeszcze nie były w holu. A już przestało kręcić, więc możesz... Słuchajcie, idealne, mięciusieńkie, bo zobaczcie, to są takie tego typu buty, co właśnie można na przykład wziąć sobie na wesele do tańca. Mhm. Do zmiany. Co to z tymi weselami? Może cały czas ty... No bo teraz jest sezon na no wesele. Tak, no, teraz no jest tak. Sezon na te sukienki weselne. Dużo osób szuka też butów. Takie buty, słuchajcie, patrzcie, te dziureczki, to normalnie jak sandały, jest chłodno w tych butach. Ale na każdą inną imprezę znowu kręci nas, patrz. Kręci, tralalala. Mulimy się. No, mamy dzisiaj coś pecha mamy dzisiaj. Jak się przestanie, to mi powiedz. No już przestało się. Słuchajcie, przepiękne buciki, rozmiar 36. Próbowałam w nich chodzić bardzo usilnie, bo mi się tak podobają. Marka Bibba, norweska. Ucięła dwa palce. Widać w środku. Skóra oczywiście, skóra w środku i na zewnątrz. Śliczne. Więc naprawdę, patrzcie jakie nówki. Buciki ze srebrnymi klamerkami, białe i mokasyny są teraz najmodniejszym obuwiem tego sezonu, słuchajcie, w ogóle. Piękne buty, zobaczcie, jeszcze tutaj widać tą skórę, na której one są zrobione. Naprawdę są, patrzcie, w jakim idealnym stanie. Może były raz noszone, nawet jeszcze jest tutaj ta folia. Widzicie, taka naklejka folio, a więc to świadczy o tym, że ktoś, no może raz to włożył, dwa razy. Świetne buciki, rozmiar 36, tak jak mówię, możemy oczywiście zmierzyć wkładkę. Natomiast ja mam 37 i są na mnie krótkie, są za mnie za małe, więc na pewno to jest raczej 36. Tu jest napisane, że 35, ale ja w to nie wierzę. Ale powiedz, jaką masz długość stopy w centymetrach. Ja mam takie 36,5, a one są na mnie za małe, czyli to będzie coś między 35,5 a 36. Bardziej 36. Ale nie wiesz, że masz w centymetrach stópkę. Nie wiem. Mam, wiecie co, mam 20, 23,
7 czy 8. Mhm, no to, to jest istotna informacja. No. Mhm. A na mnie są trochę za krótkie, więc musicie mieć mniejsze stopy, żeby były na was dobre. Kolejny, aha, i te buty stówkę. Jest. Bardzo modne teraz sneakery. Z ukrytą koturną. Tak? Są ze skóry trochę tym i to jest 38 właśnie. Ja też próbowałam bardzo je nosić, ale są za duże i po prostu kłapie w nich jak taki kłapciuk. Zobaczcie, tak wyglądają. One były noszone, nie ukrywam, dlatego one są tańsze, 80 zł. I moim zdaniem trzeba w nich sznurówki wymienić, bo sznurówki są trochę, jak tu jest skóra, więc super. Naprawdę super, bardzo fajna marka. One są na Vinted, więc możecie spokojnie wejść na Vinted, jak by was interesowały. W bardzo fajnym stylu sneakery, bardzo dobrej marki. I polecam do nich białą pastę do sportowego obuwia. Wyglądają buty jak nówki za każdym razem po prostu. Te butki 80, jak mówiłam. Tu mamy takie piękne sneakery też. Właściwie takie sportowe buty w kolorze brązowym. I to jest 37 faktyczne. W ogóle nie noszone. Air, to znaczy, że one mają takie wkładki, które są z taką poduszką powietrzną tutaj. Pokażę wam w środku. Piękne, brązowe, takie sportowe buty. W środku skóra, na zewnątrz skóra. Naprawdę są nówki. Zresztą zobaczcie na tą wkładkę, to widać, że... Właśnie jest taka wkładka, jak ktoś ma problemy z kręgosłupem, to jest super, bo to amortyzuje wstrząsy. Bardzo, dokładnie. I bardzo piękny kolor. Zobaczcie, i tutaj nawet widać, że jest ten air, bo tu jest taki... takie odejście powietrza, nie wiem jak to nazwać. Taki odpowietrznik. Odpowietrznik. I w ogóle zobaczcie, nawet szlufki tych butów są tutaj sygnowane. Każda szlufka ma taki napisik mały. To jest, słuchajcie, King Paolo, więc to jest jakaś dobra włoska marka. Nazywa się to Klima Comfort. One są widocznie i wentylowane, czyli że nie dość, że są skórzane, to mają jakiś system wentylacji. Oddychają. Tak. Wiecie co, ja takiego brązu za bardzo nie noszę, bo to nie jest w mojej kolorystyce, więc po prostu ja sobie kupiłam je dla siebie, ale teraz stwierdziłam, że no w zasadzie nie były nigdy noszone, więc możecie spokojnie pisać. Te butki będą kosztować 120 też, bo one są też z takich naprawdę super jakościowych. No i moje piękne 36, bardziej 36, bo jak wiecie, ja mam 30, takie mniejsze 37, prawie, no w zasadzie to jest 37, więc to będzie takie 36,5, 36. Piękne takie w stylu safari, skórzane beżowe buciki. O, jak zaglądałyśmy z samego środeczka, słuchaj. No, nawet nie wiedziałam, że aż tak można. Tam jest, tu jest napisane Songa, więc to jest takie Song w Afryce Południowej. Skończyłaś? Afryki Południowej, ręcznie robione w Afryce Południowej. Klapeczki na niskim obcasie, takim, myślę, że to jest piątka. 5,5 może centymetra. Maksymalnie, no. Patrzcie, jakie ładne są te obcasy w ogóle. Super. Szkoda, że są na mnie zamciki, które też mogą być na okazję w bardzo modnych obcasach teraz. Najmodniejsze są właśnie teraz te kieliszkowe obcasy. I zobaczcie, w jakim super stanie. To jest też 36 ten dać. One są złote w ogóle i mają piękne też szekle. A ja mnie wyszkoliłam, wiecie, z tych morskiej opowieści. No teraz te czubki były modne w ogóle, więc czubki i dodatkowo te obcasy, to są buciki, słuchajcie. Ale wyglądają na większe, można się nabrać. No przez te czubki właśnie, no jak ktoś ma takie małe stopy, to się tym nie przejmuje. Nie, absolutnie. Ma 36, no to co mu tam, że powiększa tę stopę. Made in Spain, hiszpańskie buty. Skóra na zewnątrz, skóra w środku. Złote, beżowe. Hiszpańskie buty dla polskiej dziewczyny. Tak. Teraz 38 za to będą. Aha, nie powiedziałam chyba, że te buty to było 39 rozmiar w ogóle. Bo nie pamiętam, czy też nie pamiętam, czy mówiłaś A już. Te są 38 i to są przepiękne mokasyny, ale w takim bardzo kobiecym Troszeczkę niżej możesz? Dziękuję. Z 2-centymetrowymi obcasami. Piękne. Czyli fajnie się chodzi. Patrzcie, jakie nówki. Antonio Paolo. Tutaj macie, Ania wam fajnie sfilmuje. Naprawdę nowe buty znowuż, więc też stówkę kosztują bez złotówki. No widać wkładeczkę i wideo. No. Jesteśmy. Pojawiamy się i znikamy. Trochę nas nie ma i znowu nas nie ma. Około 40... O, tutaj jest napisane, moi drodzy, że... Neopren, oil resistant, są odporne na tłuszcz, na olej, nie wiem, co tam jeszcze. Tutaj gdzieś była metka w ogóle, ale one są na Vinted, jak mówiłam, więc jeżeli chcecie szczegóły tych butów, konkretne zdjęcia i tak dalej, rozmiar wkładki, to jest wszystko na Vinted, więc nie będę się rozwodzić. Tak, bo znowu znikniesz za chwilę i...
buty projektanckie, które będą jutro dopiero w filmiku, ale pokazuję Wam już dzisiaj. Słodkie maleństwa. Tak, 35, myślę, że na 35,5 będą dobre. Isabel Marant, projektanckie sneakery z skórą w środku, patrzcie jakie piękne. No i kochani, te buty, zobaczcie. Że też nie mam takich nóżek malutkich. Pokazuję je też jutro w filmiku, ale już Wam dzisiaj pokazujemy. Tu jest napisane rozmiar 35, te buty będą kosztować, kochani, 170 zł, bo one kosztują 300. Takie buty Isabel Marant kosztują w internecie około 350 dolarów, więc... Dolarów? Tak. Mm-hmm. Przepiękne buciki, zobaczcie, one w ogóle mają futro tutaj, takie różowe bardziej. Dobra, słuchajcie, ponieważ nas tak bardzo będziemy na dzisiaj kończyć i mam nadzieję, że następnym razem będzie już okej. Okay. Środy, czekaj, ja to dam to, nie musimy się pokazywać. Pożegnamy się szybciutko, ładnie i umawiamy się na środę. Chyba, że jakimś cudem... Ale nie, myślę, że realistycznie w środę będą dwa hole w międzyczasie. Znowu się kręcimy. Czekaj, jak się przestaniemy kręcić, to się pożegnamy. O, teraz się możemy szybciutko pożegnać, bo przestałyśmy się kręcić. Słuchajcie, kochani, cześć, bo mamy dzisiaj naprawdę pechowy przesył, więc... Pogody Wam życzymy i cierpliwości i do środy za tydzień będzie już pięknie, słonecznie i miło. Zapraszamy za tydzień, a jutro i w niedzielę na filmiki też na kanał. Trzymajcie się, dzięki. Ach, Bosiu.